To jest Eddie Hall i jest on jednym z najpopularniejszych strongmanów. W 2017 roku wygrał zawody World's Strongest Man, a jego wyniki to m.in. 500 kg w martwym i 300 kg na klatę. W dzisiejszym filmie sprawdzę jego trening pleców. Jednak jeśli chodzi o dietę, uznałem, że nie będę jadł dokładnie tego co on, a po prostu spróbuję zjeść 10 tysięcy kalorii. A to z tego powodu, że 10 tysięcy kalorii to myślę, że jest challenge sam w sobie. Ja w tym momencie wstaję z łóżka, będę leciał do sklepu po jakieś szybkie zakupy i robił śniadanie, a musi one być duże, bo to nie będzie prosty dzień. Zapomniałem tu dodać, że dodatkowo utrudniając sobie zadanie, będę celował, aby moje kalorie tak rozłożyły się procentowo. Na śniadanie przygotowałem sobie dwa posiłki. Pierwszym był makaron, który ugotowałem i wymieszałem z passatą. Drugim posiłkiem była kasza manna, której do miski wsypałem aż 300 gramów i zalałem ponad pół litrem mleka. Gdy ta się ugotowała, dorzuciłem jeszcze maliny mrożone i 50 gramów orzechów włoskich. Dobra, posiłki mam już gotowe, mam makaron i mam też deserek i łącznie, jeżeli zjadłbym te dwie rzeczy, to da mi to 2578 kalorii, czyli 1/4 tego dnia. No ale wydaje mi się, że mimo wszystko nie będę w stanie tego teraz zjeść. Tym bardziej, że za lekko ponad godzinę będę wychodził na trening i nie chcę też tam biegać, no nie będę biegać dzisiaj na treningu oczywiście, ale ćwiczyć taki fuj pełny, więc na pewno zjem makaron. A ile zjem tej kaszy, to jeszcze zobaczę. Ja teraz sobie rozpocznę jedzenie i widzimy się później, a w dalszej sytuacji ile zostało zjedzone. Dobra, przychodzę z szybkim update'em, makaron zjedzony, a kasza, tak jak przewidziałem, to się okazało być za dużo, więc tu na razie jest zjedzona połowa mniej więcej. I na tą chwilę odpuszczam tą kaszę, wrócę do niej później po treningu, bo na ten trening idę za jakieś pół godziny, więc nie chcę już w siebie nic ładować. Sporo węgli weszło, myślę, że to odda na treningu, także tych 2500 kalorii jeszcze nie mogę sobie zaliczyć, ale myślę, że za połowę kaszy mogę zapisać. Ja ją później dokończę, tak jak mówiłem. I teraz już w sumie będę leciał na trening. A jak już wspomniałem na wstępie, będzie to trening pleców Eddiego Halla z filmu, który wrzucił ponad 3 lata temu. Składa się z 6 ćwiczeń i wygląda naprawdę potężnie. Jednak jeszcze przed treningiem uznałem, że wejdę na szybko do Żabki, żeby jeszcze dodatkowo się doładować. Kupiłem w niej Twixa, takiego dużego. I jak zawsze kupuję energetyka bez cukru, to dzisiaj stwierdziłem, że polecę takiego z cukrem, żeby jeszcze dodatkowo podbić sobie te kalorie. Wahałem się dodatkowo jeszcze, czy nie pójść w jeszcze większą hamówę i na przykład kupić sobie sok, żeby wypić go podczas treningu, ale nie, uznałem, że już nie będę aż tak robił, skończy się na wodzie. I ten zestaw wrzucone przed treningiem daje mi 386 dodatkowych kalorii. Nie jest to dużo, jednak przy dobijaniu 10 tysięcy mocno mi to pomoże. O, a swoją drogą patrzcie, to tam już idzie. Nie wiem, czy to ujmę. O tam. Ja to jak w spodenkach, bo idzie. Bo to właśnie z nim dzisiaj będzie trening. Będzie, chciałem mieć te drążki, nie? I siema. Paparazzi, siema. Złapałem cię. Bo nagrywałem, że wrzucałem jeszcze sobie Twixa przed tym, bo dzisiaj 10 koła kalorii. Nie wiesz, jak to zrobisz, to nie mam pytań. Zrobię. Na razie mam tak prawie 2, bo zrobiłem sobie za dużo śniadania i nie dojadłem. No, nie dziwię się, bo to skurwa. O, ale pięknie. Ja naprawdę wierzę, że to się uda i ten trening dzisiaj plecków zmieścić z plaży, tak szczerze. No, to jest, będzie mocny trening. Ale... To będzie mocny trening, tam jest dużo ćwiczeń. Ja się cieszę, że akurat jestem u Eddiego, naprawdę. Chciałem kiedyś to zrobić, więc idealnie. Pierwszym ćwiczeniem, na które wszedłem, był martwy. Tu Eddie u siebie zrobił 6 serii po 5 powtórzeń, zwiększając ciężar w każdej serii. Ja zacząłem od 60 kg i każdą następną serię zwiększałem o 20. Aż doszedłem do 140 przedostatniej, w którym również zrobiłem ostatnią serię. Teraz po martwym, tu się do mnie Bobo dołączył. Na martwym Bobo nie robił, bo gra w piłkę, nie chce robić martwego. Tu jest 2 razy 10. Nie wiem, czy to się robi szarpankę. Ale Eddie Hall robił właśnie na filmie szarpankę, więc zrobimy szarpankę. Może nie aż taką. Ja sobie większy ciężar robię, jak mam szarpać. Dobra, to ja też później zobaczę. Bobo robił tu 52,5. Weź 65. Dobra, 65,5. No bo to jest taki cię, ja jeszcze trzeba szarpać. Nie no, ty to w ogóle nie szarpiesz. Ja to w ogóle latałem. Ja zobaczymy, może w ostatnim to jest 3. Tak jest, zaczyna się. Tutaj 2 szybkie impulsy, 2 serie i będziemy przechodzić na następne ćwiczenie. Następnym ćwiczeniem była ogólnie taka maszyna, której tutaj nie mamy na naszej siłowni. Teraz jest taki problem, że do końca nie wiemy, jak ją zastąpić. No ale no, dobra, no zobaczymy, po prostu zrobimy to ćwiczenie i później powiemy. Maszyna, o której mówiłem, wyglądała tak. Eddie na nie mocno się spompował i robił je tak samo w serii 2 razy 10. A my, chcąc robić to samo ćwiczenie, postanowiliśmy trochę zaimprowizować. Dobra, znaleźliśmy rozwiązanie. To jest to samo ćwiczenie, tylko... Powiem tak. Jak mi nadgarstki się nie rozwalą i te przedramiona, to będzie cud. Ogólnie nie polecam tego robić, co w ogóle teraz robi. Tak. Ale na potrzeby filmu dwie serie możemy zrobić. Coś tam wchodzi. Tutaj tak? Tak, no.
to jest po prostu trening jednego chora, tak? Chcesz być duży, to rób tak. Nie rób się tak. Ale ogólnie coś tam wchodzi, tylko tutaj... Coś tam wchodzi, tylko ten chwyt jest fatalny, co? No ta rotacja rąk jest... Ja czuję... Taka... mnie łamał. Nienaturalna. Nie, ogólnie to wchodzi ćwiczenie, tylko... No, tylko na ręce. No to widać, że to nie jest do tego, bo to ogólnie jest maszyna taka do lat cooldown, tylko że to tak robicie. No. Tylko to byłby dosłownie ten sam ruch, co robiliśmy przed chwilą, więc bez sensu. No tutaj dwie serie przypajacować lekko można na potrzeby filmu. Trzeba. Następnym ćwiczeniem było takie OHP z fokusem na plecy. I co ciekawe, Eddie na swoim filmie robił łącznie 100 powtórzeń w 4 seriach 30 kg. Teraz jest to ćwiczenie 100 powtórzeń. Tutaj lekko ugiąłem tą ławeczkę, bo to ma wchodzić na plecy, a nie na bary. 100 powtórzeń. Ja 15 robię. Czekaj, to jest tak. Myślę, że mógłbyś na 17,5. No? O kurde. Ile 3,8. Nie, już 42. On to zrobił, pierwszy zrobił 50, później zrobił do 70 chyba, do 90 do 100. Łącznie 100 w 4 seriach, więc zrobimy tak samo. Robił 30, ja robię 15, bo zobaczymy ile zrobi. Dlaczego 15? No? To też robisz 15? No, to jest takie ciężkie? No... Dobra, robię 15. Ale mogę powiedzieć szczerze, że wchodzi pompka. Bobo, czujesz na plecach? No! To już pod kardio podchodzi. ...43 chyba. To tyle co ja. Jest 50 łamane. Szczerze nie wiem, czy było 50. Jak się okazało, to nie było 50. I podobnie ja też nie zrobiłem wtedy 42. Po nowym sprawdzeniu naszych wyników okazało się, że Bobo zrobił 40 powtórzeń, a ja zrobiłem ich tylko 33. Jak coś, to rozszerzałem matematykę w liceum. W drugiej serii ja zrobiłem 27, a Bobo 30. W trzeciej poszły u mnie tylko 22 powtórzenia. A Bobowi, jako że zostało 30 do końca, postanowił dobić 100 w trzeciej serii. I zrobiłby to, gdyby nie fakt, że znowu nie popisał się w liczeniu. Dobra, zostało sprawdzone, nie zrobił jednego. Ostatnia seria, najdłuższa seria, jaką będę robił w życiu. Nie no, dobra, hartowałem, zrobione. No ale zaraz ja jeszcze muszę dokończyć. Ile ci zostało? 18. No. Nie no, u mnie też w końcu 2. Czyli ilu? 14, 15, 16, 17 i 8. 18. Raz. Podstawiam to. Bardzo przyjemne ćwiczenie. Ale teraz będzie takie mniej przyjemne, bo one będzie dosyć ciężkie. No. Nie wiem, jaki to ciężar dostosować. Jakąś piątkę. Piątkę na razie weźmiemy. No piątkę weźmiemy, dobra. Zaraz pokażemy, o co chodzi. Teraz będzie super seria. Ja sobie przyniosłem tutaj piąteczki. Jeszcze ćwiczenie. Nie wiem, czy się dobrze ogarnę. To jest coś takiego. To idziemy od dołu. Zatrzymanie i tak. Mniej więcej tak. Coś takiego. To jest na 10? No na 10 razy 9. Wchodzi? Wchodzi, ale też na barki wchodzi. Właśnie tak mi się wydaje, tak przynajmniej to wygląda. Nie, czy po prostu nie da jeszcze chrom też za daleko? To nie wiem, może też jesteśmy jeszcze za bardzo odchyleni. Bo on tu dawał tak mniej więcej na wysokość tu. Puszczę no. Teraz, jak on to robił. Do tego ćwiczenia teraz dochodzą, to ja dziesiątki sobie wziąłem. To jest większe uchylenie i Eddie to szarpał, dlatego ja też poszarpię. 10. Eddie po prostu lubi szarpankę. No. Ja też wiozę dziesiątki. Może być to ciężkie, ale... Pod szarpanie dziesiątki są blisko. Jak oceniasz tą super serię? Po pierwszej serii? Jest mocna. Ogólnie cały trening jest mocny. To są ogólnie dwa ostatnie ćwiczenia. Pomiędzy nimi jest 20 sekund przerwy. Także my będziemy lecieć i będziemy kończyć ten trening już. I dobra, nadszedł ten czas, kiedy kończymy ten trening. Ja już swój skończyłem. Bo ostatnia seria, ostatnia pompka. Dokończenie. Egzekucji pleców. Bo naprawdę jest mocno. W drzwiach się nie zmieścimy. Ja już nie wyjdę sobie robić. No co mogę powiedzieć? Jest niesamowita pompka na plecach. Jeszcze zrobimy napinkę w szatni. Szczerze mówiąc, lekka jesteś na barkach, bo te dwa ostatnie ćwiczenia trochę obciążały barki, ale... Ja jestem naprawdę... Podobał mi się ten trening. Ja też bardzo jestem w szoku, że ćwiczeń takich, których nie znałem całkowicie, to tak naprawdę właśnie było ćwiczenie w większości. Szczerze, to mi się bardzo podobało, tak. Że dużo ćwiczeń, których nie robiłem i których nawet nie widziałem, że ktoś robi. No, dokładnie. A niby wyglądała jak moja cerka? Ale naprawdę weszło. Dobra, wchodzimy do szatni, robimy napinkę. Dobra, jakiś kadr złapany. Robimy napinkę. Tak, tak.
Nie, chyba wszystko. Trening wszedł mocno. Mam nadzieję, że było widać. I jako, że mam do dobicia kalorie, to poszliśmy jeszcze z Bobem sobie na jedzonko. Ja pójdę do KFC. Wiem, co będę kupował. Chcę kupić 3 ryże sweet chili z bajcami, coś takiego. One mają fajną mniej więcej kalorykę z makro. Są dosyć tanie. I Bobo powiedział, że on chce, bo on się mnie pytał, że czemu nie idę do Burger Kinga. No ja powiedziałem, no bo chcę iść do KFC. I Bobo stwierdził, że za cenę, którą ja kupię te ryże, kupi rzeczy w Burger Kingu i porównamy, ile kalorii on z tego zdobędzie, a ile ja. Nie patrzymy na tłuszcze, nie patrzymy na tłuszcze. O, tu są te ryże. No tak jak mówiłem. 11,99. Czekaj, co? 19? Not today. A, dobra, jest 11,99 i ja dodaję aż 3. 36 zł masz do wydania w budżecie. Powiem tak, nie mam tyle kasy. Ja mam 33, ja będę miał 33. Dobra, więcej nie wydam. Może być. Dobra. Dobra, mamy jedzenie. Tak wygląda moje. Są tutaj po prostu 3 takie boksiki. One dają mi 2070 kalorii tu dokładnie. A to jest zestaw Boba. On tu ma 4 burgery, 2 razy frytki. Tutaj ma jedną Pepsi i Mansik, jedną zwykłą. Ale nie wiadomo, która jest która, bo już musiał zaraz. I przeczytaj, ile kalorii masz dokładnie tutaj. Dokładnie mam 1986 kalorii za 34 chyba, czekaj, 0 złotych? 34,80. Więc ogólnie bardzo blisko. W sumie jest tak samo, bo ty masz 35,97. No właśnie, za złotówkę mamy te 100 kalorii, nie? No, więc ciężko to zdecydować, który z tych fast foodów jest lepszy do nabijania kalorii. Znaczy ten ma... Podobne. Patrzmy na to też, że ten tutaj to jest 100 tłuszcz. A u mnie jest tych tłuszczy 48. No właśnie, który lepszy, no. Dobra, więc ja teraz się tu zabieram za jedzenie tego. Zobaczymy, czy sobie poradzę z tym, bo obawiam się, że zapcham się tym ryżem. Ale postaram się, nawet jeszcze tak goniąc, na Bobo jeszcze mi tu podaję. Która no, jest Pepsi Max? Bo on wziął dwie kole różne. Muszę testować, czy, która jest Pepsi Max. Jest jedna. Dobra, to tak. To jest zwykła? To jest Max. Dobrze? Mhm. Jest jakaś różnica? Bo ja w sumie nawet nie wiem, ja nigdy Maxy chyba nie piłem. No i odczułem, bo ja też właśnie piję Pepsi Max. No zaraz zobaczę. Skąd wiesz, że dobrze w sumie powiedziałem? Bo sobie zapamiętałem, co było ten. A, okej. Okay. To jest słodsza. No, po tym poznałem. No dobra, to już teraz Bobo mi nie przeszkadza, tak jak mówiłem. Ja tutaj będę to wpierdzielał, kończę to. I będziemy się widzieli w podsumowaniu, czy udało mi się to zjeść. Jeżeli mi się uda, to będę już miał prawie 4000 kalorii, jak nie już. Bo tak naprawdę nie wiem, ile tej kaszy zjadłem. Koniec końców dałem radę zjeść 2 z 3 opakowań. Więc te ostatnie zabrałem ze sobą do domu. Pożegnałem się z Bobem, a potem zamulony poszedłem spać. Dobra, słuchajcie, po powrocie do chaty padłem i przespałem się, niecałą godzinkę spałem. I teraz trzeba przyspieszyć z tymi kaloriami, ponieważ jest godzina już 17:27, a chciałbym ten challenge skończyć o 24:00. Także ja teraz sięgam po to KFC, muszę to skończyć. Skończę też tą kasę, co mi została i polecę do sklepu kupić jakieś fajne kalorie do dobicia. Wierzę w to, że to się uda, To nie jest aż tak ciężkie, teraz już nie będzie żadnych treningów, niczego. Po prostu będę w domu i będę jadł, więc biorę się do roboty. Po zjedzeniu KFC i skończeniu kaszy na swoim koncie miałem 5102 kalorie. A następnie, tak jak już mówiłem, zrobiłem spore zakupy w Biedronce. Jestem już w domu i tak się prezentują całe zakupy. Tu są żelki, które zjem teraz. Tu są dwie lasagne, bo sobie skorzystałem z promki. Na mnie już tam wstawiłem piekarnik, niedługo będę je ładował. Tu są 3 soki, ale z nich wypiję tylko 2. Myślę, że jabłkowy i pomarańczowy, żeby mieć różnorodność. I najważniejsze, są bułki do burgerów. Ja użyję 2 bułki, ser, postaram się zjeść cały. To samo tutaj z boczkiem, podsmażę je i spróbuję wrzucić do burgera, no i najważniejsze 400 gramów wołowiny. To zjem później, najpierw leci lasagna, najpierw lecą te żelki i zacznę pić sok. Zobaczymy, jak to będzie. Jedząc ten zestaw będę miał 9750 kalorii jakoś tak. I tu w lodówce czeka na mnie to na dobicie, żeby jeszcze podbić białko trochę, bo z tych produktów słabo ono wyjdzie, ale to jeszcze zobaczę. Zostawiam to na sam koniec, bo to mnie może niepotrzebnie nasycić. Gdy lasagne mi się piekły, zjadłem paczkę żelków, a gdy te były już gotowe, dorzuciłem do nich sok. Pierwszą lasagne zjadłem z przyjemnością, jednak stąd drugą męczyłem się jakieś pół godziny. Bra, jak możecie zobaczyć, został mi ostatnio, dosłownie ostatni kęs tej lasagne. Jeszcze tu sok dopijam. Jest naprawdę ciężko, w chuj. Jestem tak pełny. Dobra, lasagne skończona. Dużo by nie było, obie lasagne zjedzone. W tym momencie też dopijam ten sok do końca. Dobra, pusty. Na koncie mam jakieś 7500 kalorii. Muszę zrobić te burgery. Jest jeszcze jeden sok do wypicia. O, jest godzina 22:45. Także obawiam się, że obawiam, że nie będę pije. No do północy tego nie zrobię. Ale mimo wszystko spróbuję to zrobić jeszcze na tym filmie. Przedłużę sobie dobę, powiedzmy tam, nie wiem, pierwszej, drugiej. Nie mam presji, żeby jutro wstawać mega wcześnie. A dzień też zacząłem o jakieś 10:00. Także lekko naciągnę to. I tak wyjdzie mniej niż 24 godziny. Ale kurwa, jestem tak pełny.
mają taki bęben. Masakra to jest. Nie wiem, jak on mógł tak żyć. I co jest najlepsze u pana Ediego Halla, są nawet dni, chyba nawet jest dzień 20 tysięcy kalorii. To jest popierdolone, nie wiem. Nawet nie wiem, co mam mówić, bo jestem zmęczony w chuj jedzeniem i tym wszystkim. Nie wiem, odpocznę pół godziny i zrobię te ostatnie burgery. To będzie 2000 kalorii aż. Szybki update, jak to tutaj u mnie wygląda. Jest 23:10 w tym momencie i ja dalej jestem mega pełny. Dostałem takiej kurwa zgagi, że mam wrażenie, jakby mi tu miało wypalić zaraz całą jamę ustną i gardło. Próbowałem tutaj coś porobić, jakąś miniaturkę, ale dosłownie nie jestem w stanie się skupić. Ciężki jest to dzień bardzo, jest to na pewno najcięższy dzień z wszystkich, które były na razie w tej serii i raczej które będą. No ja muszę jeszcze na pewno trochę odpocząć, zanim zrobię ostatni posiłek. Nie wyobrażam sobie na pewno tak żyć, bo widzę po sobie dosłownie teraz, że chłanianie takiej ilości jedzenia, nie wiem, no może to jest kwestia przyzwyczajenia, ale ja tego u siebie nie widzę. Produktywność jest zerowa, nie jestem w stanie nic zrobić tak naprawdę. No ale cóż, podjąłem się tego, więc będzie te 10 koła kalorii, nie będzie do 24, nie ma na to szans, ale w tym filmie to dobiję. No dobra, wyłączam się teraz i włączę się, jak już będę przygotowywał te burgery, a może nawet jak już je będę jadł. Przepis na burgery nie był jakiś skomplikowany. Smażyłem dwa kotlety po 200 gramów wołowiny i na pozostawionym tłuszczu przyrządziłem całą paczkę bekonu. Cały burger składał się z bułki, wołowiny, trzech plastrów sera, bekonu, łyżki majonezu i sałaty lodowej, tak dla zdrowia. Dobra. Mam tutaj te burgery. Przeniosłem się do swojego pokoju, ponieważ jest już dosyć późna godzina. Jezu, jak mi się język plącze w ogóle, kurwa. Przeniosłem się do swojego pokoju, bo w kuchni już nie chcę hałasować o późnej godzinie. Mam te dwa pierdolone niszczyciele do zjedzenia. Jest 35 minut po północy. W tym momencie biorę się za jedzenie tego. Nie, dobra, co ja pierdolę w ogóle? To nie jest dla mnie wyzwanie przecież. Kurwa. Dobra, no pójdę. I dobra, naprawdę to pójdę. Dobra, ostatni gryz to jest już i będzie koniec z pierwszym burgerem. Dobra, zjedzony. Został mi ten drugi. Muszę chwilę przerwy ochłonąć. Dostałem go, nie wiem, wrócę za 15 minut i wrócę do jedzenia tych burgerów. Tragedia to jest. Ale plus jest taki, że ten burger, którego zrobiłem, jest mega dobry, tak ogólnie. Gdyby nie to, że dzisiaj już mam zjedzone, przed tym burgerem miałem zjedzone prawie 8 koła kalorii, to bym go ze smakiem opierdolił, a tak to jest to dramat. Myślałem też o tym, żeby zrobić tego, takiego shake'a jakiegoś, że tam bym wrzucił jakieś masło orzechowe i tak dalej, a szczerze bym się pożygał. W momencie, w którym zjadłem to KFC i zjadłem tą kaszę, to tak właśnie się zastanawiałem, co dokładnie kupić w tej Biedronce. I przechodziło mi przez myśl, żeby zrobić takiego shake'a 2000 kalorii, jak na przykład Bandura robił w filmie Kto zje więcej kalorii wygrywa z Ginoldem, ale ja bym się pożygał. Nie ma opcji, żebym coś takiego zjadł. A tego burgera zjem jeszcze. Ale to naprawdę, muszę chwilę przerwy. Dobra, wracam. Został jeden burger. Zostało trochę soku. Także ja nie będę gadał, tylko po prostu biorę się za jedzenie i dobijam te 10 koła kalorii. W tym momencie sok został wypity, a nic nie ma, nic nie leci. Tego burgera to już prawie, że nie ma. Są trzy gryzy. Muszę to jakoś przerzuć. Najgorsze jest to, że jak to zjem, to i tak będzie 9700 kalorii. Będę musiał jeszcze wypić tego szejka białkowego. Nie wiem, teraz to jest przepierdolone. Nie wyobrażam sobie tak żyć. Teraz wodę piję. Chyba sobie zrobię kolejne 10 minut przerwy, bo i tak już wyjechałem ponad czas, więc co to za różnica. Dam sobie z 15 minut, wrócę i to kończę. Masakra to jest. O ja A się dosłownie czuł jak taki Eddie Hall jeszcze po tym treningu pleców. Jakbym szedł ulicą, tam każdego tak potrącał. Dobra, wracam. Minęło z 30 minut. Nie mogę sobie takich przerw robić, bo widzicie, zrobiłem przerwę, miało być 10-15, szło 30. Wziąłem sobie już tego shake'a też i po prostu wszystko będę kończył. Bo to już nie ma co, no mało tego zostało, to z 3 gryzy, to już jest zimne. Dobra, leci pierwszy. Przełknięte, muszę wstać. Już po prostu mam coś takiego, że nawet boję się. Nie chcę, żeby mi się to w ogóle odbijało, bo boję się, że się zdrzygam, naprawdę. To już jest na hita. Dobra, lecę z tym.
się. Dobra, burka jest zjedzona. To przed chwilą to było chyba najdłuższe rzucie w moim życiu. Nie wiem, żyłem to z 5 minut. Tutaj gąbeczka już zostało po prostu niewiele. Dobra, to już nie jest ciężkie. O ja. Dobra, dopijam to do końca już. Puste. Szczerze, to był najcięższy film, jaki w życiu nagrywałem. Nie wyobrażam sobie żyć tak na co dzień. Nie wiem, gdzie ten dzień wpisuję w tabelę, jeszcze przemyślę i wy to teraz widzicie, gdzie to wpisałem. Nie chcę mi się już teraz o tym myśleć. Podsumowując wszystko, trening bardzo fajny. Zajebiście mi się ćwiczyło, fajna pompa na plecy. Co do dnia jedzenia, 10 022 kalorie, 17% z białka, 30% z tłuszczy, 54% z węgli. Prawie się udało zrobić takie proporcje, jakie chciałem. Dajcie suba za te starania. Widzimy się w następnych filmach. Never.